nazywa się jakaś Dzień Doktor. Ach, Dzień Doktor. Będzie romantyczny wieczór w końcu. Dobry wieczór, siostro pielęgniarko. No hej, doktorze. Witam serdecznie, przygotowałam ciasto. Siostro pielęgniarko, pamiętałaś o imieninach doktor Dudu? Ale dekoracje i te świece. Tak, to na imieniny wszystko. Bardzo miła niespodzianka, dziękuję, siostro pielęgniarko. No to 100 lat. No 100 lat. Ja już panie chcę. Miałam dziś takie upierdliwce pacjentowe, że dobrze, że mam dziś imieniny, jest ciasto. Najgorsze to nie są upierdliwce, tylko jak ropień szczeli w oku, pani doktor. Bez takich anegdotek przy torcie, dobrze, panie doktorze? A jak tobie smakuje, siostro pielęgniarko? No dobra, no ciasto. Coś powolutku jesz dzisiaj. A, bo jadłam niedawno. Pani doktor, a co pani doktor sądzi o nowym stylu siostry pielęgniarki? Przed nami dzieje się metamorfoza. A, to jaka metamorfoza? Fajne, a to masz bawełnę czy poliester? Nie znoszę, jak się pielęgniary pocą. Nie wiem, jaka jest na plecach, nie dosięgam jakoś. To może rzucę okiem. O, spoko, no zobacz się. Bawełna 100%. O, ja się kręcę i przywijam. Co jest? O, co tam zauważył, doktorze? Pan Dziule? Na metce jest podpis mojej byłej żony. Co takiego? Czyli to jest ciuch mojej byłej żony. Oddała go na lumpy, a ty go kupiłaś. Ale ten świat mały. To nie jest śmieszne. To nie jest dalej. Przepraszam, no rozbawiło mnie to. No, ja zawsze mówię, nie kupować w lumpach.